No siemanko, dzisiaj inaczej niż zwykle. Zobaczcie, z jakiego miejsca zaczynam do was mówić. Przywiozłem na serwis nasze ekipowe Iveco. No i stwierdziłem, że jak już jestem w okolicach tutaj chłopaków Psycho Riders, to sobie z nimi polatam, także cisnę do nich. Dzisiaj zobaczymy, jak się dzień ułoży fajnie, bo mamy dopiero godzinę 10, jest czwartek, a ja już na moto. Normalnie aż nie mogę w to uwierzyć, że tak mi ostatnio się układa, że normalnie w tygodniu mogę ponapierdzielać na moto. Po prostu lifestyle moich marzeń powoli zaczyna się układać tak, jakbym chciał. Pierwsze takie dłuższe latanie będzie tym KTM, znaczy było na Mikołajki, ale w tych plastikach jeszcze nie latałem. Lecę trochę z pamięci, bo nie mam tak łatwo, bo nie mam, kurczę, uchwytu na telefon. Także lecę z pamięci traskę, ale mniej więcej pamiętam, trochę te okolice znam, także raczej nie będę musiał gdzieś tam postojów robić na to, żeby mapkę sprawdzać. Zarzuciłem sobie dwie bluzy i przyznam szczerze, że nie jest najcieplej, ale myślę, że jak wjedziemy na miasto, no to będzie fajnie, zwłaszcza, że jak gdzieś tam już będzie południe czy coś, to będzie całkiem spoko. Ale są zupełnie inne odczucia, tyle czasu teraz jeździłem na kostkach, jak wyjechałem na supermoto, no kurde, no, zupełnie co innego, zupełnie inna jazda, inne odczucia. Ogólnie no VMAX tutaj jest, ale strasznie na obrotach go trzeba trzymać, bo VMAX jest w okolicach 140-150, ale co z tego, jak muszę go mocno na obrotach trzymać. W tamtej 350, co miałem tą brakotową, tego Six Daysa, no to tam fajnie, jak 14 sobie zarzuciłem z przodu zębatkę, na tył 50, no to taka przelotowa to stówkę na szóstce na takim gazie, jak jadę teraz, to nie? No to tam była stówa, teraz mam, no już jestem poza zabudowanym, to mam 80, ale to licznikowe 80, więc podejrzewam, że jest mniej. Najgorzej, że będę musiał na S-kę wyjechać, ja pierdzielę. No, ta 14 z przodu by się przydała. Ale jest takie jeszcze mocne szarpnięcie chyba z łańcucha. W ogóle ten napęd to też już mam taki wysrany, że wypadałoby go zmienić, ale nie ma kiedy. Ja p***le na S-kę wyjeżdżam, nigdy S-ką nie leciałem na moto. Serio, żadnym moto nie leciałem jeszcze S-ką. Ale mi w dupę wibruje, ja pierdzielę. Trochę chyba zwolnię, bo aż ciężko usiedzieć. Jadę trochę na czuja, wydaje mi się, że tak, tędy, bo tędy już wjeżdżam sobie na miasto. Jakbym poleciał dołem, leciałbym cały czas obwodnicą. Już dawno nie jeździłem, rok nie jeździłem po mieście motocyklem. Ostatni raz to dokładnie rok temu, w maju, jak zdawałem prawko. Pozdrawiam w sumie chłopaków z Władców Dróg, którzy uczyli mnie praktycznie na wszystkie kategorie. Chyba trochę będę musiał zmiękczyć zawias, bo przyznam szczerze, że twardo dosyć, jak na rozrzutniku. Wiecie, co jest najgorsze, że mnie kusi między samochodami jeździć tak normalnie, jakbym jeździł sobie gdzieś w terenie. Że między chłopakami nie ma pasów, nie ma linii, więc elegancko sobie ciśniesz. Się ten jeden ząb z przodu więcej przydał na tej zębatce. No po prostu na moto to się pięknie pokonuje miasto. Lecę zaraz, mam się spotkać gdzieś z chłopakami tutaj w tej okolicy i już dalej będziemy razem cisnąć. Ale się boję przy prędkości jakoś jechać na kole, tak mam trochę takiego
Stracha. Czuję, jak mi normalnie zęby na zębatce, znaczy łańcuch na zębatce przeskakuje. Bo się okazało, że jak dzisiaj wyjechałem na asfalt, to zacząłem zęby w zębatce gubić. Ale tu jest asfalt śliski, ja pierdzielę. Nawrotta. Ty, ja bym zatankował, bo już trochę k***a sucho mam. Chcieliśmy sobie wjechać na Calew, ale niestety droga jest zamknięta i stał sobie pan policjant i nam pomachał, że mamy spierdzać. Przed chwilą też się minęliśmy z policją na stacji, także pojechali gdzieś tu w tą stronę przed nami, także jedziemy ostrożnie, żeby gdzieś tam się na nich nie natknąć. Się trochę zdygałem. Dobrze, że nic nie odpaliśmy teraz. Dobra, podciągnąłem sobie łańcuch u chłopaków i teraz lecę. Zostało przede mną jakieś 90 km, no nie, no stąd może trochę mniej, 70. Ale w każdym razie temperatura nie jest za ciekawa. Motocykl na taką trasę też nie do końca. Ale myślę, że podołam, zobaczymy. Chociaż szczerze mówiąc, teraz jest cieplej niż jak wcześniej jeździliśmy po mieście. Teraz naprawdę słońce zaczęło fajnie świecić. Nawet nie macie pojęcia, jak wygląda moja zębatka z przodu. Zębów to tam prawie nie ma. Są jedynie coś takiego podobnego do zębów. Podłączę się tutaj do ziomka, może kawałek z nim przelecę sobie. Zobaczyliśmy z chłopakami, że łańcuch miałem luźny jak szmata. Ja pożyczyłem klucze od chłopaków. Odwróciłem sobie napinacz w drugą stronę, bo już mi się powoli regulacja kończyła. I jakoś pykło, naciągnąłem, teraz tak nie strzela już dziad. Jest dosyć spoko naciągnięty, także teraz elegancko do domu. No to jest pierwsza tak długa trasa na supermoto. Chociaż nawet nie wiem, czy nie jakakolwiek w ogóle. Nie no, w sumie latałem po 100 parę kilometrów, ale to zazwyczaj Venturo. Na supermoto nie ciskałem jeszcze. Odejdzie, kurwa, nie mam szans. Poszedł, tylko manetę dociągał. Kurde, ten motor ma tyle mocy z dołu, że jest tak zajebisty. Całą trasę będzie mi tak pewnie odpadać. Ja pierdzielę, tak łańcuch brzęczy normalnie jak grzechotka. On jest już tak luźny, tak rozjechany. Szkoda, że nie pychło nam dzisiaj zrobić jakiegoś terroru po mieście, ale na, no tak w ciągu dnia trochę słabo. A druga sprawa, że no mi z tą zębatką też trochę się dygałem. Powiedziałem, że cały czas mi z tyłu głowy gdzieś tam się działo, że muszę po prostu dojechać do domu jeszcze dzisiaj. Dobra, moi drodzy widzowie, ja już dojechałem na miejsce, ale lecę jeszcze, muszę 30 km przelecieć. Na razie udało mi się na strzała walnąć około chyba 80, może troszeczkę mniej. Lecę jeszcze teraz na naszą siedzibę, bo musimy nagrać jeden filmik. No i będzie już fajrant na dziś. Nie no, fajny dzień swoją drogą, dzisiaj od rana na moto. Cały dzień praktycznie w siodle, także fajnie było. Fajnie, że z chłopakami z Psycho Riders się udało spotkać, udało się coś tam polatać.
No troszeczkę technicznie nie byłem gdzieś się przygotowany, ale i tak fajnie dzień gdzieś tam minął, fajnie, że w ogóle mogliśmy się spotkać, bo też z chłopakami z Psycho szykujemy fajny projekt w tym roku. O ile się gdzieś tam nie zapomniałem, to mogłem o tym projekcie wspomnieć na ten rok. Parę osób już wie, co szykujemy, a część z Was dowie się już niedługo. Myślę, że z początkiem czerwca, może i nawet troszeczkę wcześniej, ale najpewniej z początkiem czerwca Wam o wszystkim powiemy, co szykujemy, ale no będzie grubo, będzie mega grubo. Dlatego też fajnie, żebyście wspierali nas właśnie z zakupami tych bluz czy koszulek, bo dzięki temu właśnie będziemy mogli takie grube projekty realizować. Bo no nie ukrywam, to jest dla nas jakiś tam fundusz, który po prostu pcha nas trochę do przodu i pozwala nam robić coraz lepsze rzeczy, coraz ciekawsze te projekty. Dobra, rajdersi, będę się z Wami żegnać, bo myślę, że to tyle, bo i tak już więcej nic nie pogadam, bo ani nie mam weny, ani siły, bo jest mi mega zimno. Także dzięki za ten dzisiejszy, dosyć lajtowy vlog. Nie było może jakichś grubych akcji, ale myślę, że całkiem przyjemnie się go oglądało. Także dzięki bardzo za dzisiaj. Wpadajcie w komentarze, wpadajcie na naszą grupę. No i zapraszam Was wszystkich bardzo gorąco do zakupów bezpośrednio od nas poprzez wiadomość na fejsie albo na Instagramie. Także dzięki raz jeszcze i widzimy się w kolejnym vlogu. Nara! We'll be right back.